wszystkim! Witajcie na kanale Maliwo! Dzisiaj będzie nowy odcinek z tajemniczą skrzynką. To jest 8 odcinek tajemniczej skrzynki, ale widzę, że dalej wam mało. Dużego wyboru nie mam. Muszę ją nagrać. Sama jestem ciekawa, co tam znajdę. Jeśli chcecie zobaczyć kolejny odcinek z tajemniczą skrzynką numer 9, to zostawiamy 10 tysięcy łapek w górę. To jest bardzo ważne. Chcecie tajemniczą skrzynkę? Muszą być łapki. Pamiętajcie też o moim Instagramie i TikToku. Subskrybujcie też kanał Maliwo. Koniecznie. Napiszcie też w komentarzu, ile w tajemniczej skrzynce znalazłam lalek. Wiecie? Dajcie też znać w komentarzu, która rzecz najbardziej wam się podobała z tajemniczej skrzynki, a na końcu filmu będą pozdrowienia. Nie przedłużamy, tylko zaczynamy otwierać tajemniczą skrzynkę. Jestem mega ciekawa, co tam jest. Zawsze zaskakuje mnie to, co tam znajduje. Widzę już na samej górze, tutaj jest coś z Barbie. Widać z daleka. Tylko co to za domek? Jaki dziwny ten domek. Nie kojarzę, żebym taki domek miała, ale ja już mam tyle ich, że chciałem już go powiedzieć. Ojeju, on jest rozkładany. Ojojoj. A te krzesło, to co tutaj robi w łazience, halo? Ojej, i jest też patelnia, ale była impreza. Widzę, że on trochę tutaj mi się popsuł. Teraz go muszę naprawić, oż to. Jest dwupiętrowy. Fajne ma grafiki, to jest też kominek. Oczywiście, kibelson. Trochę brudny ten kibelek, Barbie. Byś się wstydziła. Kuchnia z lodówką? O, a w lodówce pustki. Tylko numerek 3. On to chyba nie jest jadalny. A tutaj powinna być sypialnia, tylko łóżka black. To jest nawet kodeł w koronie, ojeju. Bardzo podobają mi się takie domki, ja je kolekcjonuję, ponieważ one są w formie takiej skrzyneczki, walizeczki. Oj, nie tak się składa, tak się składa. Blokuje się, tak. I mi nie wyszło. I można zabrać ze sobą. Mam nadzieję, że znajdę tutaj dużo lalek. O, są lalki. Widzę kilka lalek. Były takie trzy lalencje Barbie. Tutaj mam wróżkę Barbie. I ja myślałam, że ona ma złożone te skrzydła. Ale okazuje się, że ona ma tylko jedno skrzydło. Się coś kręci. A czemu tutaj się nic nie dzieje? I ona jest chyba popsiuta. A tutaj się nic nie dzieje. A jak to nacisnę, to tylko coś strzela. Jestem wróżką Barbie, która nie umie latać. Tutaj mam lalę z kolorowymi włosami. Kolory są tęczowe. A jaką ma tęczową bluzeczkę? Muszę jej chyba naprawić te włosy, bo aż ich szkoda. Zakręciłam się. Blondyneczka. Ona jest ze starszej kolekcji Barbie. A jakie ma białe włosy? Wow, a jakie ma niebieskie oczy? Zaglądamy dalej. O, widzę coś interesującego na samej górze. Kibelek? Kibelek dla lalki. Ale chyba nie Barbie, bo jest dość duży. A, to jest dla Baby Bond, czyli dla tych dużych bobasów. O, dobra, klapka się podnosi. Czy spłuczka działa? Spłuczka działa. Taki misiaczkowy ten przycisk. O! Nawet jest przecież jak siusia. Barbie, śmiejesz się jak bobas. Teraz robi siusiu. Ty byś się mogła w nim kąpać. Jeszcze byś się mogła w nim stop. W tajemniczej skrzynce można nawet znaleźć kibelek dla lalki. Co jeszcze? Zaglądamy dalej. Co tutaj jest? O, broda świętego Mikołaja? A do czego ta broda jest? O, są kulki jakieś i... O, broda świętego Mikołaja. Tylko trzeba ją nadmuchać. O nie, kurki mi spadają. Głowę uderzyłam. Broda Mikołaja napompowana. O nie, co ja tutaj w ogóle... Zobaczcie, jak bokiem wygląda. Jakiś róg. Kuleczki cztery. One są z rzepami i tutaj też są rzepy. I to się robi tak. O. To się rzuca do mnie. A, bo to trzeba zbierać wodą. Na to była taka gra. Ciu? I... Nie trafia. Taki Mikołajek z brodą? Że co? Ale się uśmiałam. Widzę coś tutaj, Barbie. Jakiś notesik. To jest jakiś notes. To są szablony. I są też naklejki. Tutaj można projektować swoje stroje. O! Są modelki w różnych sceneriach. Można sobie odkleić torebkę. I naklejamy tutaj. Ale to jest ekstra. Jeśli chcielibyście, żebym coś zaprojektowała z tymi szablonami, dajcie mi znać w komentarzu. O, widzę jakąś Monster High'kę. O, co to jest? Koń?
To jest Monster High i to jest pół koń, pół lalka. Nawet ma uszy, a na dole ma nogi konia i nawet są zginane, ale to jest creepy. Powiem wam, że te lalki czasem mnie przerażają. Ona sama stoi. To jest Avea Trotter. Coś mam tutaj w opakowanku. Spitu. To jest sterowane? Kupa? No niemożliwe, że tutaj jest kupa w środku. O nie! To jest kupa! To jest kupa! Jest też do sterowania. Ciekawe, czy jeździ. Nawet wydaje odgłosy. O nie! Jeżdżąca kupa, która wydaje odgłosy. I się nawet kręci. Wow! Ale nie do mnie! Śmierdząca kupa z pilotem. Czy gdzieś to widzieliście? To jest centralnie kupa. I ma taki mały, skrabniutki pilocik. A teraz wam pokażę, jak jeździ. O, jaka jest szybka! Wracaj, kupo! Wow, wraz. Piruety. Jedź. Zaraz kupa mi spadnie, jeśli gdzieś rozbryzga. Mi przychodzi na myśl kilka fajnych żartów. Wystaje mi kilka lalek. Jestem bardzo ciekawa, co to są za lalencje. Ojeju, sporo miałam tych lalek. 2, 4, 6, 7 lalek? To jest jeden rodzynek. Kenosław! Siemo. Ale trochę jesteś golas. A jaki ma fryz? O nie! I masz podarte ubranko. Bo wiesz, ja jestem taki niebezpieczny. On też jest ze starszej kolekcji Barbie. Ta jest super lalka. Ona jest z serii chyba Fashionista. Tak ja bym ją gdzieś widziała. Dlatego jest fajna, ponieważ ma super włosy. Zielono-czarne? Też bym chciała sobie takie zrobić. Ale póki co zostaje przedłużona. Mam też laleczki ze starszych kolekcji. One są przecudne. A ma w ogóle przepiękne karbowane włosy, jakie one są delikatne. I nawet ma tatuaż motylka na brzuchu! Wow! Tatuaże? Na brzuchu Barbie? Huh. Ma taką super sukienkę i taki mocny makijaż. To ją kojarzę tak, jakbym ją miała. Pamiętam ten strój. Ale ona też ma coś tutaj. To chyba nie jest na nogę. To jest tu, o! Nie, to chyba nie jest jednak tutaj. Ransoletka to też nie jest. Nawet ma takie koralikowe, fajne kolczyki. Była też taka ładna pani domu. Ma od razu już przygotowane ręce do noszenia, tak? O nie, ale zauważam, że ona jest uszkodzona. Coś tutaj się... O nie, się urwało. Może to jakoś można naprawić? O, dobra, trzyma się. Z odpadającą głową. Mam jeszcze taką, o, kowbojkę. Tylko, że jest jeden problem. Ty nie jesteś Barbie, tylko ty jesteś jakaś podruba. To jest chyba jakaś motocyklistka. Wow! Ale ma tutaj niezły top. Ale rokowy, super. Jakie ona ma wysokie czoło! To ma normalne, a ta to ma jakieś wielkie czoło. W ogóle dziwnie wygolona jest. To jest starsza wersja Simba Toys. Kolekcjonerska. Jak to łatwo się pomylić. Nic nie chcę mówić, ale tutaj widzę jakąś ogromną kulę LOL. Ale to za chwilę. Interesuje mnie teraz to. Chodź tu. O, jakiś zawiasek czarny. Rozwijmy tego zawiasa. Oho, coś z Barbie. Spineczki. Wow, to są pasma. Ja nie wierzę, co ja właśnie znalazłam. Pasma włosów, można na nich drukować. Printy. Wkłada się do drukarki, bierze się wzór i się drukuje pasma włosów, a później się dokleja spineczkami. I to nie jest tylko jedno pasmo. Drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme. Mam 8 pasm Barbie. Można sobie zrobić całą pełną perukę. Jeśli chcielibyście, żebym wypróbowała to na swoich włosach, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. Na pewno byście chcieli zobaczyć, co znajdę tutaj w tej dużej kuli LOL. To sobie otworzymy na samym końcu. Uwaga, o niemożliwe, kolejna kupa. Toaleta, jeżdżąca kupa i kolejna kupa elfa. O nie, już się tego boję. O, ale to glutowate. O nie, ale to obrzydliwie wygląda. Fujka, ale to jest ohydne i straszne. Tak lepkie w dotyku. Na górze ma nawet czapeczkę elfa. To jest gniotek. Odstresować. Możesz sobie wziąć taką kupę elfa do ręki i się odstresować. A jak bulgocze. A nie śmierdzi. To mnie nie odstresowuje, to mnie raczej stresuje. W środku tam coś jest i bulgocze. Zagonamy dalej. O, coś tutaj widzę. Piórnik! O ja, ale słodki! Piórnik Barbie metalowy. To jest ta kolekcjonerska Barbie. Nawet fajne na kosmetyczkę. Widzę tutaj coś pluszowego. Już mi się to podoba. Sky! Psiego patrolu. To jest plecaczek! Fajne, mięciutkie uszy. Pim, 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 pim. O, bardzo pojemny ten plecaczek. To ten pies, który lata.
Czy będzie dobry? A, nawet pasuje do mojej różowej bluzy dzisiaj. Ale fajny, jaki słodki! Pasuje mi, co? Mogę teraz iść do szkoły, chociaż już szkoła dawno za mną, ale zawsze mogę wrócić. Oto pies, który lata! Tutaj widzę coś takiego maleńkiego, a co to? Drażetki jakieś. Tutaj jest napis Coca-Cola. Do jedzenia? Czy do zabawy? I jest to limitowana edycja tic-taków Coca-Coli edycja. W niczej skrzynce zostały już tylko trzy rzeczy. Duża kula LOL i dwie rzeczy tutaj. Mnie interesuje ta szafencja Barbie. Dobrze kojarzyłam, ja mam taką szafę. To jest szafa na akcesoria. To się kręci i okręca ciach. I to też... Trach, trach, trach. To jest automat. Ja je zbieram, ja chyba mam już ich spiąć. Tutaj mam coś fajnego i zaraz wam pokażę. Poducha. Czy jest to ramię do przytulania? Jest to poduszka w formie ramienia do przytulania. Tutaj jest muła. Jest potężna, duża muła. I tutaj się kładzie głowę i można się przytulić. I tutaj nawet można się pogłaskać. Od razu czujesz się lepiej. Mówię wam. Z liścia. Co? Podskoczysz mi kolo? Pół człowieka! Nadeszła ta wiekopomna chwila. Otworzymy sobie ogromną kulę. LOL! Ja już kiedyś otwierałam taką kulę. Big surprise! Z tyłu jest taki napis LOL i tam w środku jest coś tajemniczego. A może do środka schowają mi różne produkty i ja będę otwierać tą kulę na ślepo? Fajny pomysł? Dajcie znać w komentarzu. Nie patrzę, wy będziecie najpierw widzieć, co tam jest. Ciężko się to otwiera. Co tam jest? Widzicie już? Niemożliwe! Wow! Ale... Dużo laleczek lolki! 15 lub nawet więcej sztuk! Mam ich tyle! Całą styrtę! Ile ich tutaj jest? A jakie one są słodkie! Tych laleczek mam aż 14 sztuk! Ej, ale coś tutaj ci się zaplątało w te włosy. Ale ma brokatowe te włosy. Ta jest gigancka. Skrzydła. Wow. I ta też jest fajna. Pop, pop, pop. Znalazłam jeszcze jedną. Tam było 15. Były jeszcze w środku dwa piesełki. Wie siostrzeczki LOL. I mnóstwo, mnóstwo akcesoriów dla laleczek LOL. Kapelusze, torebeć, okulary, buty. Miałam jeszcze taką niespodziankę. O nie, co tam w środku jest? O ja, kolejne akcesoria, jeszcze jedna lalka. Jest mała siostrzyczka. I jeszcze więcej akcesoriów. I nawet jest opaska na oczy. No ile to jest bidoników. Znalazłam jeszcze jedną nieodpadną saszetkę w środku. Oj, 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 oj. To różowa kokardeczka. Ta kolekcja jest tak ogromna, nie spodziewałam się, że będzie aż tyle laleczek, LOL. Jeśli chcielibyście, żebym je bliżej pokazała wam i poprzebierała je trochę, to szybko zostawcie komentarz. W tej dużej kuli, LOL, miałam ogromną kolekcję laleczek i akcesoriów. A moje lalki, LOL! Która wam się najbardziej podoba laleczka, LOL? Dajcie znać w komentarzu, co najbardziej wam się podobało z tajemniczej skrzynki. Mi ciężko wybrać, wszystko jest kozackie, a najbardziej podobała mi się ta kula i oczywiście jeżdżąca kupa. Mam nadzieję, że podoba wam się ta seria. Jeśli tak, to zostawiamy 10 tysięcy łapek w górę i otwieramy kolejną tajemniczą skrzynkę. Wchodźcie też na mojego Instagrama i TikToka. Tam codziennie wkładam nowe relacje i nowe filmy. I oczywiście subskrybujemy kanał Mariwo. A teraz jeszcze pozdrowienia. Pozdrawiam Rejhan 246, Beata Smuda. Jeśli chcecie, żebym was pozdrowiła, to zostawcie komentarz. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa, 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 pa. Pa, pa. Ja biorę swojego mena i idę spać.